Ja chyba nie jestem pierwszy z tym Mercedesem tutaj. Tu stoi jakiś bardzo podobny. Nie, to nie jest ten, co ja mam. To jest 4 GT jakoś tak, o nie? 4 GT, jak się nazywa ten samochód. Dobra, musimy gdzieś do garażu myknąć. Patrzcie, ile tutaj mogę rzeczy robić. To jest jakieś Horizon Arcade, coś nowego. Wreckage Event. To się robi razem z innymi graczami. Dołączacie sobie tutaj i zaczynacie zabawę. I tego jest więcej, to jest jedno i drugie jest na przykład tutaj, tu się robi drifty tylko i wyłącznie, no nie? W innej części mapy może być jeszcze coś innego. Także jest tego dużo tutaj do odblokowywania. Sprawdźmy tego Mercedesa, to chodźmy może do garażu. Tutaj chodźmy sobie, tu jest fajnie, albo chodźmy do mojego... O, chodźmy do tej chaty, tej koksiarskiej tu. O, tak. Czy zwykły śmiertelnik nie może zagrać? Można, jak się tam pokombinuje ze strefą czasową. Ale dzisiaj o północy generalnie będzie można sobie już grać na spokojnie. No i zobaczmy, co da się zrobić tutaj z tym autem. Ty, bo ja nim jeszcze ani metra nie przejechałem chyba. Nie posłuchałem, jak on brzmi w standardzie, a może być zajebisty, może nie trzeba nic zmieniać. Kościu. Nie, to chyba standard lepiej tutaj, jeśli chodzi o wydech. Okej, okay, doładowanie. Możemy dać. Tu chyba nic nam już nie zmieni, nie? Dobra, tu wydech sprawdziliśmy, standardowy, najlepszy. I możemy zrobić swap silnika. O kurde, co to jest? 6.9 V12? Co to za silnik? Nie wiem, co to jest. Dobrze, sprawdźmy te zderzaki. Jest, zobaczcie, możemy zrobić Brabusa. O, jest, jest, pojawia się, okej, okay, dobra, jest Brabus, zobaczcie, Brabus 800. Spoiler, też mamy od Brabusa, Brabusowy. I niestety, żeby mieć docisk zwiększony, musimy to ładować. Aaaa, ale boli, to takie wielkie skrzydło. Paskudnie, no nie? Ajajajajaj. No ale to będziemy bez skrzydeł jechać najwyżej. Bez lepszego docisku. Możemy dać sliki. Chociaż to taka limuzyna trochę bardziej, no nie? Niż jakiś samochód sportowy. No ale skoro szybko jeździ, możemy dystansy sobie założyć. Ale tu chyba spas jest, co? Nie ma sensu. Może tylko z przodu, bo to przednie koło jest tak mocno schowane to nad kole, no nie? No i gitarka. Tak, Bentley'e jeszcze trzeba będzie posprawdzać, jak to... No, no, no. Tak, zdecydowanie. Tutaj wydaje mi się, że skrzynia biegów też dużo daje do dźwięku, no bo jak zmienimy sobie skrzynię biegów na jakąś inną, no to dźwięk też nam tej... Bo skrzynia biegów też tutaj jest uwzględniona, jeśli chodzi o dźwięk. Ten dźwięk całościowy samochodu się zmienia, jak zainstalujemy inną skrzynkę. Tu mamy to. Hamulce chyba zostawię standardowe, bo się tak ładnie błyszczą. Tylko i wyłącznie ze względu na wygląd robię ten samochód teraz. No i tyle. Coś tam powkładałem. Nie zrobiłem jakiegoś hardkorowego tuningu, żeby wiesz. Chodzi głównie mi o dźwięk, no. W tej grze naprawdę dużo czasu będę poświęcał na to, żeby jakoś tuningować te samochody pod kątem dźwięku. Zdecydowanie. Dzięki, Dreczek, za donejciki, za subiki i pozdrowionka dla ciebie. Dzięki bardzo. No i posłuchajmy Brabusa. Zobaczcie, jak gra wygląda w ogóle w nocy. Wjechałem z mojej kartelowej willi. Chodźmy na asfalt, bo tutaj przez ten shooter ja nic nie słyszę. Nie słyszę tego samochodu. Zobaczcie, jak wygląda... To jest chyba księżycowa noc, zdaje się. Nie jest tak super ciemno jak w czwórce, no nie? Widać jakieś tam gwiazdy. Tryb zdjęcia można robić takie nawet w nocy, że to jest szok. Czekaj, jest ten księżyc? No jakiś tam księżyc jest. Tekstura księżyca oceniamy słabiutko. Słabiutko. Powinna, no powinni to zrobić lepiej. W GTA San Andreas na modach lepiej to wyglądało, umówmy się. Brzydko wygląda księżyc, no nie? No mało kto będzie się na ten księżyc patrzył. No ale ja jestem wredny i powiem, że jest paskudny i tyle. Tak, jest pełnia, to jest jasno. No, podczas pełni można normalnie po lesie rowerkiem sobie zapierniczać i tak jakby
jakbyś miał lampkę. Dużo widać. Driftem, dobra, spróbujemy podriftować trochę tą maszyną. Najpierw stąd wyjedziemy, bo na shooterku, no gdzie na shooterku będziemy driftować? Co ty oszalałeś? Jedźmy sobie na jakiś asfalt. Oj, ten chyba będzie fajnie pierdział, tylko musimy górkę znaleźć, żeby z tej górki zjeżdżać i zrzucić bieg i wtedy, jak będzie zjeżdżał z obrotów, to będzie fajnie pierdział. Launch control. Wschód słońca, zobaczcie na to. Brabus konkrecik, no nie? Tak, tutaj wschód jest bardzo szybko, noc trwa, ja wiem, z 5 minut, coś takiego, nawet chyba krócej, wiesz? To dobrze, no, ja nie lubiłem nigdy w Fordzie w nocy jeździć. No nie chciał się spierdzieć tutaj z górki, co jest? Aha, ja dałem te przyczepne opony, to nie będzie chciał za bardzo driftować. Dobra, dźwięk z kokpitu. A, nierealistycznie, nierealistycznie. Tutaj cichutko jest w kokpicie tego Mercedesa. A z maski? Tak, podobnie bardzo jak z kokpitu. I z góry będziemy teraz. Słabiutko. Z górki to najlepiej golfa. Ja wam pokażę, jak golf brzmi w ogóle. Sprawdzimy i tego Brabusa, i golfa. No to jest najlepszy pierdziu, jakiego możecie mieć w Horizon 5. Jeden z najlepszych, jakie do tej pory miałem. Jakby ktoś z AK-47 napierniczał. To jest spierdziuch. On jest już trochę przerobiony, także nie myślę, że to standard jest. Jest trochę przerobiony, dlatego tak inaczej troszeczkę, no. Ten dźwięk przy zmianie biegów to jest kozak. Piękna sprawa. No pierdź, pierdź.
Człowieku. Najlepsze jest to, że jak weźmiesz sobie na przykład kamerę z kokpitu, to dalej słyszysz te pierdy, ale są takie bardziej wytłumione. Tak w zależności z której strony jakby patrzysz na samochód, to inaczej go słychać, to jest bardzo przyjemne. Fajny jest. No co, wolicie Brabusa czy Golfa? Co byście wybrali? Weźmy jeszcze tego Mercedesa. Czy Brabusa, nie? Bo pozmienialiśmy te emblematy, no to teraz chyba Brabus, no nie? Wiecie, kiedy jeszcze dźwięk aut powinien się zmieniać w kokpicie? Jak instalujemy sobie odciążenie samochodu. Wizualnie w samochodzie nic się nie zmienia, co prawda, ale powinien zmieniać się trochę bardziej dźwięk, nie? Bardziej słyszalny powinien być z zewnątrz, no bo odciążanie samochodu to jest, wiesz, wyrzucanie wszystkich kanap, jakichś tam nawet czasami deski rozdzielczej, boków, drzwi. Jakby nie, wszystko się wywala, wygłuszenie, powinien samochód też inaczej brzmieć w kokpicie konkretnie. Nie wiem, czy tak jest, musielibyśmy to sprawdzić. Jest stary C63, no już pokazywałem wam, ale możemy jeszcze raz wziąć. C63 też, kurde, kozak. Dźwięk jest mega. Kurde, nawet w kokpicie urywa uszy, nie? No i tak, żeśmy zrobili sobie Brabusa, sprawdziliśmy jeszcze Golfa. Jest znaczna różnica, jeśli chodzi o dźwięki. Też ten tuning jest taki przyjemniejszy dzięki temu, no nie? Bo tak, ja przynajmniej nie mam takiej ochoty za każdym razem samochodu robić jakoś na maksa, tylko mam ochotę zrobić go tak, żeby podobał mi się jego dźwięk. Nieźle, nie?